Pa siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher, dokładnie tak. Słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem, jeżeli nie oglądaliście, to mamy challenge bicia rekordu lajków, że tak powiem. Próbujemy wbić 15 tysięcy łapek w górę, także jeżeli tam nie zostawiliście lajka, możecie wrócić, zostawić tam łapeczkę w górę. Aktualnie tam jest ponad 4 tysiące łapek w górę, za co wam bardzo dziękuję. Lecimy na rekord. No i swoją drogą, fajnie tak się właśnie widzi w statystykach, jeżeli odcinek ma dużo lajków, także będzie mi naprawdę mega miło, jeżeli pod tym odcinkiem będzie chociaż 3 tysiące łapeczek w górę przed kolejnym odcinkiem, także wiecie co robić, klub wczesno lajkujących, mam nadzieję, że się popisze. I co, ostatnio właśnie w odcinku wprowadzaliśmy z powrotem nasze slajmiki tutaj na nasze ranch, jak widzicie one się bardzo fajnie tutaj bawią, jedzenie im tutaj powoli rośnie, to nagrywa mi się odcineczek, także bardzo fajnie, tutaj właśnie są cytrynki dla naszych quantum crystal slime'ów, które mnie będą trollowały, że niby uciekły, także też fajna sprawa, jedzonko też tutaj jak najbardziej rośnie na dole, jeszcze chyba nic tam nie wprowadziliśmy, wiecie, ja tutaj muszę wszystko oblukać, co jak tak, na dole jeszcze żadnego slime'a nie mamy, a wiem, że jeszcze nie mamy kamiennych slime'ów, nie mamy różowych slime'ów u siebie. Czekajcie, bo w sumie się tutaj kręcę, ja tutaj mam w sumie takie fajne, szybkie teleporty i nie muszę tak w sumie chodzić. Ło, jakie nam tutaj marchewy wyskoczyły elegancko ze środka, także fajnie sobie je zbierzemy tutaj, gdyż nasze rad slime też by coś tutaj chętnie wszamały. Jak widać mało jedzenia mają, trzeba im tutaj dorzucić, bo jak to, żeby tutaj nam slime głodowały, ja tu im mogę nawet kolejną dorzutkę zrobić, bo mam akurat zapas tego wszystkiego. Słuchajcie, bo możemy zmieszać tutaj slimy. Kurczę, wiecie co, ja tam najchętniej to bym usunął tutaj to pomieszczenie. Ewentualnie bym tutaj fosfory z powrotem wprowadził. Tylko, że fosfory z miodowymi, to w sumie czemu nie? Czemu nie? Nie miałem chyba takiej mieszanki. Także jak najbardziej można coś takiego tutaj zrobić. Tylko, żeby mieć fosfory, byśmy musieli doczekać do nocy. Oprócz tego, czy czekać, to byśmy mieli taki miksik. Znaczy nie, taki miksik, tutaj radki by nam zostały. Rad slime możemy zmieszać na spokojnie z różowymi, albo nie, kamiennymi. To będą takie ultimate, mega bijące slime. Czekajcie tutaj, dobra, musiałem wszystko sprawdzić. Czyli co, pójdziemy może sobie po kamienne slajmiki, żeby je tutaj wprowadzić. Połączymy je, kurczę, z naszymi radkami, będą szczęśliwe, nie? Także fajnie, dobra. Tu nam, patrzcie, tutaj jeden z tych kotów dalej śmiga, którego kiedyś tam wypuściliśmy. Jest bardzo głodny, także trzymaj. Trzymaj, ja tutaj cię chętnie nakarmię. Proszę bardzo, jeszcze ci kolejnego dam do zjedzenia, żebyś był taki w pełni najedzony. Patrzcie, tutaj też te koty latają. Także dobra, ja wam tutaj trochę jedzenia zapodam. Będziemy mieli tutaj małą kociarnię, nie? Także fajnie, elegancko, dobra. Tutaj mamy kamienne slajmiki. Przecież w sumie najchętniej to bym plorty z kamiennych pozbierał slajmów. Ale to nic, to nic. Zawsze mogę właśnie wciągnąć slajmy. 5, może nie, może zrobimy tak, że będą 3 rok slajmy, 3 rad slajmy zostawimy i po prostu wiecie co, się one kiedyś tam ze sobą połączą. Dobra. Już mamy i tak lepszą sytuację, jeszcze jeden plort i nie będę musiał kamiennego slajma brać. Zobaczmy, tutaj już tarki nam na ostro latają. Cześć Tarek. Cześć. Tak, może wody sobie więcej zbierzemy. Zobaczcie, ile tutaj tej wody się zbiera, jak mamy te 5 slotów. Także sobie chętnie ją napełnię. Dzięki temu będziemy mogli śmiało atakować te targi. Bo ja zobaczcie, a zostawiam sobie tą wodę, po co mam atakować, skoro mi się zaraz skończy, nie? Nigdy jeszcze mi się chyba woda nie skończyła. Ale to nic, sobie zbierzemy. Teraz będę mógł je śmiało powstrzymywać przed tarkopokalipsą, nie? Szczególnie, że one tutaj naprawdę robią niezłe bagno. I teraz patrzcie, kurczę, normalnie można tutaj coś takiego robić, no i tarków nie ma i wszystkie slajmy są nagle jakieś takie szczęśliwsze. O, skrzyneczka. O, pro... No, no chyba lepiej być nie mogło, nie? Akurat fosfora potrzebowaliśmy. Świetnie. Dobra, czyli skoro już tutaj nic nie jecie, to możemy śmiało wracać i mamy slajmy, które potrzebowaliśmy w dzisiejszej tej wyprawie, także mega, mega fajnie. Dobra, koty tu są szczęśliwe, więcej kotów nam tutaj coraz dochodzi, one sobie tutaj skaczą. O, proszę bardzo, tutaj mamy nowego kota. Także go chętnie tutaj nakarmię. Po raz drugi. Nie, nie chcesz po raz drugi? To nie, czemu? Czemu nie? Macie tutaj jeszcze trochę tego jedzenia. Pogo fruitów to ja mam akurat dużo u siebie. Także jedzonko, wow, ale mi zlagowało grę. Jedzonko wam się tutaj jak najbardziej przyda. Tak właśnie. Dobra, chodźmy. Chodźmy do laboratorium. Dobra, czyli
tutaj chciałem wam fosfora wprowadzić, tak? Jednego. Ilu was tutaj jest? Mam tutaj 4, 5 was jest, tak? To tak, tak z dwóch trzeba wam tutaj zabrać. Dobra. To by nam plorta. Ej, ładnie wyglądają. Tylko wait, ja wam nie mia... Ej, ja tam miałem kamienne wprowadzać. Kurczę, sorry, sorry, mała pomyłka. Mała pomyłka, ale fajny miksik, podoba mi się naprawdę. Może jeszcze takie wprowadzimy, bo jeszcze mamy takie zagrody akurat dla nich. Dobra, tu miał być fosfor, bo to w sumie pod fosfory jest zrobione, także sorry, że was tu wyrzuciłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra, jest cała szóstka. Także akurat one będą się tutaj dobrze bawiły. Tutaj miałem ogarnąć. Także czekajcie, ja was tutaj wciągnę. Dobra, marchewki wysypiemy. Mamy 6 rad slime'ów, tak? Czemu mi... A, dobra, plorę zmarnowałem, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Cztery wyrzucamy. Tutaj plorta dajemy. Zobaczmy, który się skusi na plorta. Pyk. No i też ciekawe połączenie. Nie jest takie mega fajne jak tam akurat. Także będziemy musieli tak połączyć, bo naprawdę fajnie, fajnie to wyglądało. Jednego slimika tutaj wrzucimy. One akurat to samo jedzą, także akurat problem z wykarmieniem to będzie na poziomie zerowym. Ja tego plorta akurat zawinę. Oj, rock slime mam. Jeszcze jednego? Skąd ja mam go? Pyk, dobra. Elegancko. Wszystkie slimy zadowolone, nie? Dobra, te dwa rad slimy już możemy wypuścić na odpoczynek, także też fajnie. Dobra, możemy przy okazji też tutaj posprzątać. Ej, fajnie, tutaj będziemy mieli odświeżone slimy w takich połączeniach, których jeszcze nie mieliśmy nigdy. Także mega to mi się podoba. Dobra, ale kurde, tego syfu trochę zostało po naszej zabawy gordosami. Będziemy musieli pozbierać właśnie materiały na te właśnie nowe połączenia. Znaczy na master snarki, żeby z powrotem tutaj nam gordo wisiały na naszym ranchu. Dobra, zbieramy. Kurde, dużo tego. Więcej niż z maszynek normalnie, nie? Także elegancko. Dobra, jeszcze tutaj. Tutaj to już konkret zbieranina idzie, nie? Fajnie, fajnie. Ile tego mam? 27 jellystone. No to kurde, to jest mega super wynik. Dobra, nice. O, cześć. Tutaj pamiętam, że coś wyrzucałem. Właśnie. I to nie trafiło do maszyny. Także już będzie w maszynce. 28 jellystone'ów. No naprawdę spoko. Akurat wtedy, kiedy potrzebowaliśmy najbardziej, to było ich mało, a tutaj proszę bardzo. Trochę tego mamy. A teraz kolejna zbieraninka. Slajmików, których... Znaczy slajmików. Rzeczy, które nam się nie zmieściły. Szkoda jednak, że tego handlera tam rozwaliłem i się zdecydowałem tutaj. No ale nic, wiadomo. Człowiek zmiennym jest, nie? Zmieniliśmy decyzję. Myślałem, że nigdy tego nie odzyskam. Uff. Okej. Może kiedyś zbiorę z powrotem. Dobra, idziemy w ciągarka jak najbardziej. O ty, wcześniej cię nie wciągnąłem. To kurde, kiedyś jak będę o tobie pamiętał, to cię wciągnę. O, a, kolejny jellystone. Jak to się stało, że cię nie wciągnąłem? Ja to nie wiem. Dobra, 7 spiral steamów. To jest fajny wynik, bo to też dosyć rzadko lata. No i dobra, mamy slajmiki. Kończy nam się tutaj dzień, bo mamy godzinę 21 w grze. Dobra, wciągnijmy sobie tutaj wszystko, co leży. Wiadomo, wszystko się tutaj nam przyda. Mówiłem, że tego mamy dużo. Jak widać, faktycznie jest tego dużo. O, piłkę gdzieś wywaliłem. Sorry, piłko. Wydam się, jeszcze tam przydasz. Tyk. Dobra. Wciągamy. Jeszcze stąd. Stąd. I dorzucamy wam tutaj takie fajne jedzonko. Proszę bardzo. Najlepsze na rynku. W najlepszej ilości. Teraz możecie mieć jeszcze więcej niż zawsze. No, zerujemy. Elegancko. Wy tu już macie 100 plortów. Oskubane. Oskubane jesteście wy, no. Ale widzę, że już tutaj się powoli łączą, nie? Wiecie, co jest ciekawe? Ja tu wrzuciłem jednego fosfora, małego. I on dalej jest małym fosforem. A są już dwa duże, nie? Koniec latania. Nie ma małego fosfora. Ten też jest dalej taki mały, nie? To jest po prostu genialne. Dobra, wam też już zbiorę, bo to już ponad 100. A nie, zapomniałem, że kurde, tutaj się więcej zbiera. Już tutaj chciałem ratować honey plorty przed, że tak powiem, przeludnianiem, nie? Przeplortowaniem w maszynie. Dawaj,
te wszystkie, skoro już zbieram, to już sobie zbierzemy. Jak najbardziej. Pyk, ideolo, dobra. Czekajcie, tu się wciągnęły te dwa plorty. A nie, wy tu już są, wszystkie zmienione są, dobra. To nieważne, chciałem bardziej tego plorta zdobyć. Przecież mam je przy sobie, god damn it. Ja tu zakręcony dzisiaj jestem. A tak. No, zmienił się. Teraz możecie tutaj normalnie wciągnąć wszystko. Okej, okay, w sumie mogłem tym wrócić. Pink. Elegancko. Dobra, to ja może zrobię nowy dzień i sprzedamy te plorty, które już tutaj trzymam. Także śpi do rana. 6.01. Elegancko. Elegancko, elegancko. Dobra, to sprzedajmy sobie. Cena trochę urosła, także trochę na tym zarobimy. Miodowe plorty też sobie tutaj urosły. Także mega fajnie. Dawaj, dawaj, wszystko do maszyny. Za jednym podejściem, widzicie, ponad 100. To mi się podoba, że nie trzeba latać po parę razy. Tylko raz się zebrało i się normalnie to wszystko teraz opyla. Pyk. I świetnie. Dobra, wy tutaj macie jedzenie, to super. Ale ja wam tutaj jeszcze zbiorę, no spokojnie. Nie ma to tam, to teraz normalnie szastamy jedzeniem wreszcie. Od kiedy ten ostatni update wleciał, że można więcej zbierać tych owoców, warzywek, z tych wszystkich upraw. Co? Co? Czekajcie, bo dwa zaskoczenia mi tutaj wleciały. Skąd tu Green Echo? Czemu? No nie. Jak to się stało? Halo. Dobra, kiedyś to naprawię, naprawdę. Tam jeszcze czerwone latają. Skąd to się wzięło tutaj? Pyk, pyk. Dobra, niech tutaj na razie tak będzie. Wiem, że to mega brzydko wygląda. Ale faktycznie, jak mam teraz tutaj wszystko pod tym, to muszę uważać, co wciągam, bo naprawdę... Naprawdę ostry hardcore. Odrzucamy kolejną 40 wam. Jak zawsze narzekałem na te gruszki, tak teraz jest ich naprawdę dużo. Fajnie, naprawdę fajnie. Co tam u was, slime? Wy tutaj głodne, wkurzone. Wciągamy wszystko, 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 łącznie z jakimiś cikadami. O ile są, nie ma cikadu żadnych, o kurde. Trustro, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dobra. Całą resztę możemy wam tutaj wyrzucić. Także proszę bardzo, smacznego slajmiki. Ulubione jedzenie i nie do końca ulubione. Także wcinajcie sobie ile tutaj chcecie. Marcheweczki wam tutaj oczywiście też dorzucamy. Musimy zapełnić wszystkie maszyny na maksa. Oj, taki jest plan. A tej już naprawdę niewiele brakuje, bo już mamy ponad połowę. Dobra, ciach. Okej, okay, czyli slajmy tutaj nakarmione. Lecimy do ogródeczka. Tak. The wild slimy mają naprawdę duże jedzenie. Naprawdę nie potrzebujemy tam chodzić. Także nie ma lipy. Kurczę, byłem tutaj wczoraj w grze, a to nic nie spadło w dół. Niedobrze, niedobrze. Trzeba będzie pamiętać, żeby tutaj chodzić. O. No dawajcie. Ej, duża grucha nie chce wylecieć. O, akurat wszystkie rosną. Także elegancko. Stąd sobie zbierzemy i stąd. 22 sztuki, git. Zawsze lepiej niż 15. I oczywiście dorzutka leci. Pyk, pyk, pyk. Dobra, tutaj są jeszcze piri, piri, ale tego nie potrzebujemy. Dobra, skoczymy jeszcze na szybkiego sobie. Dobra, niech to leży na ziemi, bo wy tutaj jedzenie akurat macie. Skoczmy sobie do groty. Grota, grota, grota. Dobra. Akurat coś tam jedzenia sobie lata. Co by wam tutaj wprowadzić ciekawego? Pink slime'ów nam brakuje znowu. Znowu, także pink slime'y naprawdę się przydadzą, jak coś chcemy z maszyny robić. To te pink plorty naprawdę są mega, mega potrzebne. Zobaczmy, co tam u naszych kotów. Koty są. Cały się bawią, wcinają wszystko. Dobra, chodźcie. Chodźcie, 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 zrobimy. Zrobimy z małych slajmików póki co. A później mogę połączyć według waszych. Według waszych tych propozycji. Z czym będziemy mogli złączyć nasze pink slime'y? Co damy je? Chociaż nie, czekajcie, zostawmy 10, bo one naprawdę dużo wcinają. Dobra, pink slime'y są, czyli wszystkie slime'y mamy. Elegancko. Właśnie, bo ja tutaj kurczę sobie tak latam, karmię te slime'y. A co z wami, żyjecie wy jeszcze? No nalajcie, wy żyjecie, dobra. Pyk 6, raz, dwa, 4, 5, 6. Idolo, tyle wam styknie. Dobra, chodźmy wprowadzić pink slime'y. Wow, do ciemnej groty. Pyk, 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 proszę bardzo.
Wiem, że tu macie ciemno, jeszcze to jest ta chyba przyciemniona, tak? Tak, tu jest jeszcze przyciemnienie, kupiłem, nie wiem po co, ale kupiłem. Także sobie tutaj żyjcie. Będziecie miały marcheweczki. A jak coś, to będzie można was kiedyś może gdzieś tam przenieść. Dobra, pyk 40. No to wam tutaj wrzucę. O tak, o. A resztę mogę wam tutaj powyrzucać, także kto chce i się dorwie do jedzenia, to może się najeść. Tak, ja w sumie stąd też mogę wam zebrać. Tak, póki tutaj jedna zagroda jest wolna. Pyk, 23. Dalej niech sobie tutaj co chce, to rośnie, nie? Pyk, 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 więcej jedzenia. Co, kulą dyskotekową się bawicie? No spoko. Jak chcecie, to się bawcie. Czy tutaj jest wszystko puste, tak? To zaciągnijmy pierwsze plorty. 10 plortów, czyli wszystkie slajmy zjadły. No i gitara. Okej. Okej, okej, okej. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz maszynkę i upewnimy się, czy wszystkie mamy slajmy. Mamy, wszystko mamy. Kryształowe też są. Nie no, wszystko mamy. To wiecie co, na dobrą sprawę, jak zostaje nam jedna zagroda. Błąd, dwie zagrody nam zostają, to możemy saber slajmy sprowadzić. Dobra, jak tam szalona maszyna śmierci? Pędz, 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 pędz. No zbagowana. Będzie do końca pluła. Do końca. Sam ci zabiorę. Koniec. Nie ma takiego plucia wszędzie. No. Uspokoiła się maszyna. Świetnie. Naprawdę świetnie. Ta maszyna jest taka niebezpieczna, no tyle jedzenia wyrzuca. To jest szok. Wow, ale mam marchewek. Wow, bogactwo. Bogactwo. Mam to wrzucę z 50, bo i tak macie dużo na ziemi. Pyk, 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 dawaj. Elegancko, trochę nawet ponad. Mam też tutaj dorzucę, chociaż też maszyna u was się baguje. Fajnie jakby to naprawili. Tak trochę bez sensu, że tyle jedzenia się wrzuca, one... Te maszyny wszystko wywalają, nie? Gdzie chcą. Wy jeszcze kurczaki macie, także super. Tutaj tofu macie do jedzenia, jakby nam nagle zabrakło. Także super. Super, super, super. Nawet w sumie nie muszę nigdzie biec po te 12. No i dobra, i możemy tyle plortów wsadzić do maszynek. Akurat, ideolo. Dobra, dam wam jeszcze te cytrynki. Żeby nie było, że jestem zły i niedobry i nie dokarmiam slajmów. Niektórych. Pyk, 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 pyk. Proszę, 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 wszystko, wszystko, wszystko. Kurde, ile tego jest. Kiedyś to, żeby tyle cytryn mieć, to naprawdę trzeba było, kurde, godzinami siedzieć i zbierać. Pyk. Ideal. 70. A tu jedna zgliczowana. Dobra. Widzę, że tutaj trzeba porządek zrobić. Tutaj wszystkie maszyny wariują w The Wilds. Naprawdę. Nie wiem, co się tu wyprawia złego, ale to jest bardzo złe, co się tutaj dzieje. Gdzie ty, kurczę? Dobra, tyle wam tutaj styknie. 154, dawaj. Wyrzucamy wszystko. Macie, na później, naprawdę. Jak wam maszyna później wyrzuci, to tak konkretnie. Chyba, że te maszyny tak liczą dni, ile nas nie było i wyrzucają odpowiednią ilość jedzenia. Też jest taka możliwość. Wiecie, jakieś algorytmy. Które nie do końca miały tak działać, jak działają. Dobra, te slime oczywiście wariują. Czemu by nie? Dobra, hop. O, jedzenie się tu porozsypywało. Dobra, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, tu będą nam sabery takie szczęśliwe śmigały. I w grocie też. Tylko co tutaj wprowadzimy? To już możecie zaproponować. Ewentualnie możemy całą grotę w saber zrobić, bo wiecie, grota, no nie? Czasy takie stare w sumie. Tam też mogą w sumie cały czas żyć prehistoryczne slajmy. Możemy z pinkami normalnie złączyć, nie? To jeszcze 6 poproszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Świetnie. Nie, to jest dobry pomysł. Niestety będziemy musieli wywalić parę naszych tych pink slime'ów, które już tam odłożyliśmy sobie. Ale to nic. Ej, wait, do groty tędy. Nie do laboratorium. Halo. Już mi się u drogi mylą. Okej. Jak się bawicie? Slajmiki szczęśliwe. Dobra, 10, tak?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę bardzo. No i robimy pink sabery. Jak wy wyglądacie? Jak to sabery, nie? Pink, pyk. O ty, plorta ukradłeś. Dobra. I ostatni, jeden slimik. Proszę bardzo, pink sabery tutaj są. No i świetnie. Tutaj też dorzucimy od razu wszystko, co zostaje. No i spoko, będziemy mogli tutaj sobie ogarnąć saber slimy z jakimiś tam miksami, które zaproponujecie. Dobra. A i oczywiście jak proponujecie coś, to zobaczcie, czy ktoś wcześniej czegoś nie zaproponował i po prostu lajkujcie propozycję, nie? Dobra, to co, to ja w tym momencie zakończę odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie filmy ulubionych, udostępnijcie na wejście, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. Także do następnego, na razie i cześć, hej hej!